Merci, Monsieur le Président. Et premièrement, permettez-moi d'exprimer comment nous, Madame Isabelle Thomas et moi, et comme les rapporteurs du Parlement européen, comme nous sommes très contents et très satisfaits par la position qui a été prise par, par le comité des régions et vous personnellement. Et je crois que c'est très important que nous, nous avons aussi un support des autorités locaux régionaux dans cette bataille assez importante aujourd'hui. Et je veux seulement ajouter que, bien sûr, je signais aussi ce groupe des amis de cohésion, parce que moi, je trouve que c'est quelque chose qui est absolument quelque chose de base pour nous tous dans les années qui viennent. Alors, merci beaucoup encore une fois pour l'invitation, pour donner la possibilité pour le Parlement européen de s'exprimer ici pendant cette séance plénière. Et maintenant, si vous permettez, je vais changer la langue. Je vais parler ma langue maternelle. Alors, je vais parler polonais. Et je crois que ce sera peut-être plus clair si j'utilise ma langue. Szanowni Państwo, chciałbym po pierwsze powiedzieć Państwu, jakie jest na dzisiaj stanowisko Parlamentu Europejskiego i jakie są podstawowe elementy tego stanowiska i jakie przewidujemy dalsze wydarzenia w zakresie dyskusji o przyszłym MFF-ie. Po pierwsze, chciałbym wyraźnie podkreślić, że w Parlamencie Europejskim bardzo wyraźnie widzimy to, że dyskusja na dzisiaj nie dotyczy tylko budżetu. Dyskusja na dzisiaj dotyczy w ogóle kształtu Unii Europejskiej po Brexicie. Pytanie, które sobie wszyscy zadajemy, to jest pytanie, czym ma być Unia Europejska w następnych latach. Jaką ma odgrywać rolę, jakie ma mieć zadania, co 27 członków Unii Europejskiej chce robić razem, co chce robić osobno. Dla nas istotne jest, i tu chciałbym Państwa zwrócić uwagę na to, nie to, co będzie finansowane z budżetu europejskiego, czyli 1%, około 1% dochodu narodowego brutto. Dla nas istotne jest, co będzie się działo w państwach członkowskich Unii Europejskiej w całości. Znaczy, jakiego typu polityki będą prowadziły wszystkie państwa Unii Europejskiej, a nie tylko 1%. Gdybyśmy postrzegali Unię Europejską jako organizację 1%, to znaczy, że każdy robi swoje, daje składkę 1%, interesuje nas tylko to, na co idzie składka. Nas interesuje działanie wszystkich państw, które są w Unii. Nas interesują na przykład kwestie związane z procesami podejmowania decyzji. Nas interesuje decentralizacja w tych państwach. Nas interesują rządy prawa. Nas interesują inwestycje w państwach europejskich i decyzja co do koordynowania poszczególnych polityk. Chciałbym na to zwrócić uwagę również wtedy, kiedy tutaj chciałbym namówić Komitet Regionów do tego, żeby wyraźnie podkreślał, że walczy o politykę spójności, ale nie tylko o politykę spójności, tylko walczy o wszystkie polityki Unii Europejskiej, a w szczególności politykę spójności. Jeżeli będzie skoncentrowanie tylko na polityce spójności, to może się okazać, że rezultat będzie bardzo skromny. W związku z czym zwracam na to uwagę, ponieważ dla nas jest niezwykle ważne wtedy, kiedy mówimy o pewnych działaniach horyzontalnych, które są zarówno w polityce spójności, jak i w innych politykach. Myślę, że dla regionów, ale również dla miast, ważne jest nie tylko fundusze, które idą przez spójność, ale również fundusze, które idą przez wszystkie inne polityki, jakie dochodzą do określonych regionów i do miast. Bardzo to jest istotne, ponieważ ta dyskusja w gruncie rzeczy jest dyskusją o charakterze ustrojowym. Jeżeli dyskutujemy, ile pieniędzy mają dać państwa członkowskie, to tak naprawdę dyskutujemy nad tym, jaka część kompetencji jest przekazywana na poziom europejski do działań wspólnych, a jaka część pozostaje w rękach państw członkowskich, ale w dalszym ciągu jest koordynowana. Proszę zwrócić uwagę, że dla nas istotna jest kwestia zatrudnienia
kwestia przepływu usług, kwestia pracowników delegowanych. Tego wszystkiego nie można oddzielić. Ale przejdźmy do budżetu. Jeżeli chodzi o budżet, to mamy kilka elementów, które są tutaj istotne i zaraz powiem, jak się do niego ustosunkuje parlament. Po pierwsze, jaka długa ma być przyszła perspektywa finansowa? Trwają bardzo poważne debaty na temat tego, czy perspektywa finansowa nie powinna być jednak powiązana z procesami demokratycznymi i czy perspektywa finansowa nie powinna w związku z tym trwać 5 lat. Wiemy dobrze, że przy dzisiejszym rytmie pracy i przy dużych opóźnieniach 5 lat jest okresem zbyt krótkim. W związku z czym na dzisiaj stanowisko parlamentu jest takie, że uważamy, że następna perspektywa powinna być 7-letnia, ale już następne perspektywy powinny być w innym układzie, czyli 5 plus 5, z bardzo poważną rewizją w środku. W związku z czym proponujemy, żeby ostatni raz była 7 lat, a potem 5 plus 5. Dlaczego tak jest? Na to odpowiada drugie pytanie. Kiedy chcemy zakończyć pracę nad wieloletnią perspektywą finansową? Wszyscy wiemy, że procedura wieloletniej perspektywy finansowej jest inna niż perspektywa budżetów rocznych. Perspektywa wieloletnia wymaga jednomyślnej zgody wszystkich rządów, a następnie przesłania do parlamentu do uzyskania zgody. W związku z czym po pierwsze musimy uzyskać my w Unii zgodę wszystkich państw, a następnie zgodę parlamentu. Czy jest to możliwe do wyborów? Po wyborach, prawdę mówiąc, nikt nie wie, jaki będzie następny parlament, nikt nie wie, jaka będzie następna Komisja Europejska, a poza tym, jeżeli nie przygotujemy wieloletniej perspektywy do połowy przyszłego roku, to nie rozpoczniemy jej 1 stycznia 2021. I to państwo wiecie, co to znaczy. Będziemy mieli poważne opóźnienie i nikt nie wie jeszcze dokładnie, jak duże. Bo jeżeli nie będzie tego do wyborów, to następny parlament i następna komisja będą chciały rozpocząć pracę od nowa. W związku z czym należy się spodziewać, że przesunięcie będzie bardzo poważne. Czy to jest możliwe? To jest możliwe pod warunkiem, że będzie polityczna zgoda wszystkich państw i parlamentu, jeżeli chodzi o kilka podstawowych kwestii. Czy to jest wykonalne? Czy to jest, jak to się ładnie mówi, feasible? To jest wykonalne, tak jak powiedziałem, pod warunkiem uzyskania zgody. Jeżeli tej zgody nie będzie, to rozpocznie się kampania wyborcza i w związku z czym nie będzie już dalszych uzgodnień. W związku z czym pojawia się kilka podstawowych pytań. Pierwsze pytanie, jaki duży ma być budżet? Jaki duży ma być budżet, biorąc pod uwagę wkłady narodowe, ale również VAT i opłaty celne? Jak państwo wiecie, dzisiaj już niektóre państwa wyraziły swoją opinię, stwierdzając, że nie może być większy niż 1%. Niektóre państwa powiedziały, że to może być 1,2% dochodu narodowego brutto. Parlament Europejski odpowiada inaczej. Parlament Europejski mówi, najpierw się zdecydujmy na priorytety, potem policzmy, ile one kosztują i z tego nam wyjdzie, ile potrzebujemy pieniędzy. Parlament Europejski zgadza się, że potrzebne nam są nowe priorytety, czyli obronność, czyli badania na kwestie związane z obronnością, bezpieczeństwo, w szczególności bezpieczeństwo granic oraz po trzecie nowy system migracyjny, azylowy i tak dalej. Tu się zgadzamy, że te priorytety muszą być przyjęte, czyli nowe priorytety. Zgadzamy się, że muszą być wzmocnione priorytety, takie jak badania naukowe, Erasmus, małe i średnie przedsiębiorstwa. Zgadzamy się, że trzeba je wzmocnić, czy dać więcej pieniędzy. I Parlament Europejski zdecydowanie mówi, że Unia Europejska nie powinna zmieniać polityk, które dają dobre efekty. W związku z czym, jeżeli dzisiaj polityka spójności daje dobre efekty, nie powinno się jej w stosunku do dzisiejszego stanu zmniejszać. Oczywiście biorąc pod uwagę również odejście Brytyjczyków, czyli odejmujemy Brytyjczyków. My uważamy, że nie powinno się tego zmniejszać. W związku z czym słyszymy od pana komisarza Oettingera i państwo też słyszeliście, że są propozycje, żeby tę politykę zmniejszać. To wynika oczywiście z braków w budżecie. Według wyliczeń Komisji Europejskiej Brexit spowoduje dziurę w budżecie wielkości około 10-12 miliardów rocznie.
Nowe priorytety będą kosztować około 10-11 miliardów rocznie, co powoduje około 24-25 miliardów rocznie dziury budżetowej. Co zrobić? My uważamy, że trzeba znaleźć pieniądze na wypełnienie tej luki. Takie jest zdanie Parlamentu Europejskiego w ogromnej większości. Natomiast część państw członkowskich mówi, absolutnie trzeba zredukować polityki. Komisja Europejska jest gdzieś po środku i mówi o redukcji. Zdaje się, że pan komisarz wczoraj państwu powiedział 5%. Parlament Europejski pyta, jakie 5%? Znaczy, z czego te 5% liczymy? Gdzie jest punkt wyjścia? W jakich cenach się obracamy? W stosunku do czego jest 5%? Czy w stosunku do tego, co jest dzisiaj z Brytyjczykami? Czy w stosunku do tego, co będzie po wyjściu Brytyjczyków? W związku z czym oczekujemy od Komisji Europejskiej wyraźnej odpowiedzi na te pytania 2 maja. Ponieważ uważamy, że nie wystarczy powiedzieć tylko o 5%, przy całym szacunku dla pana komisarza, który jest przyjacielem spójności, ale uważamy, że sformułowanie tniemy 5%, to jest sformułowanie, które na dzisiaj nas nie zadowala. My uważamy, że spójność powinna być utrzymana na dzisiejszym poziomie. W związku z czym trzeba znaleźć na to środki. Nie można zapłacić nowych priorytetów kosztem spójności. Takie jest nasze zdanie i takie jest nasze zdanie negocjacyjne. Z naszych wyliczeń, a nie z założeń teoretycznych, wynika, że jeżeli chcemy utrzymać politykę spójności, zwiększyć badania i mieć nowe priorytety, to na to trzeba 1,3. I bardzo jesteśmy wdzięczni, że Komitet Regionów dochodzi do podobnych wniosków. To jest oczywiście początek negocjacji. W związku z czym zobaczymy, co będzie dalej, jak to będzie dalej funkcjonować. Na dzisiaj Parlament Europejski mówi, absolutnie nie można zrezygnować z tych polityk. Mamy kilka pytań i tutaj, żeby nie przedłużać, to ja tylko o nich powiem, które oczekujemy, że uzyskamy odpowiedzi 2 maja. Pierwsze pytanie dla nas absolutnie najważniejsze. Co z Europejskim Funduszem Społecznym? Są głosy, które mówią o tym, że w Komisji jest propozycja, żeby wyłączyć Europejski Fundusz Społeczny z polityki spójności. Jeżeli się wyłączy Fundusz Społeczny z polityki spójności, całkowicie zmienia się struktura i zmienia się sposób prowadzenia polityki. Do tej pory, jak państwo doskonale wiecie, w regionach i w gminach wszyscy walczyliśmy o system wielofunduszowy. Próbowaliśmy wprowadzić w życie cross-financing. Próbowaliśmy wprowadzić w życie z trudnościami to, co ładnie komisja określiła jako ITI, czyli łączenie osi, projektów, programów, funduszy, co jak wiadomo do końca nigdy nie zostało zoperacjonalizowane. Ale próba wielofunduszowości jest czymś absolutnie kluczowym. Jeżeli się wyłączy Europejski Fundusz Społeczny, to nie będzie żadnej wielofunduszowości, tylko po prostu będzie zupełnie dwie odrębne polityki. I polityka spójności będzie polityką tylko opartą na Fundusz Rozwoju Regionalnego. A pamiętajmy, że silne państwa członkowskie, takie jak Holandia, Finlandia, Szwecja, Dania, Austria, to w szczególności Holandia, mówią dzisiaj, że w ogóle nie chcą polityki spójności. Uważają, że płatnicy netto nie powinni dostać nic z polityki spójności. Czyli, że polityka spójności powinna być tylko i wyłącznie dla państw spójności, dla państw, które są najsłabiej rozwinięte. Jeżeli polityka spójności będzie tylko dla najsłabszych, a równocześnie Europejski Fundusz Społeczny wypadnie z polityki spójności, to znaczy, że Europejski Fundusz Społeczny będzie dla wszystkich, ale polityka spójności sama będzie tylko dla najsłabszych. Oczekujemy odpowiedzi od Komisji Europejskiej 2 maja. Czy to jest pozycja Komisji Europejskiej, czy to jest pozycja jednego z komisarzy? To jest dla nas absolutnie kluczowe. Druga sprawa, która nas bardzo interesuje, to jest kwestia instrumentów finansowych. Też oczekujemy odpowiedzi. Co z propozycją komisarza Katainena, czyli tak zwany Single Investment Fund? Na czym to ma polegać? Na czym ma polegać system gwarancji, wszystkich gwarancji koordynowanych w Unii Europejskiej? Pytanie, czy to ma objąć również instrumenty finansowe ze spójności, czy nie? To jest dla nas kluczowe pytanie, bo jeżeli to ma objąć również instrumenty ze spójności, to jakby charakter tych instrumentów się zmienia. Bo tu się pojawia pytanie, czy głównie instrumenty finansowe, czy głównie granty?
I to jest stare pytanie, które jest powtarzane przez wielu i wielu praktyków w Komitecie Regionów doskonale wie, że pewne rzeczy nie da się zrobić z instrumentów finansowych. One muszą być początkowo z grantów, a potem z instrumentów finansowych. W związku z czym oczekujemy odpowiedzi na to pytanie 2 maja. Co komisja proponuje? Czy komisja proponuje, żeby wzmocnić instrumenty finansowe i przejąć je w jeden system, czy nie? Trzecie pytanie, które zadajemy i też czekamy na odpowiedź, to jest słynna linia budżetowa dla strefy euro. Linia budżetowa dla strefy euro to są oczywiście instrumenty dla tych, którzy chcą iść do strefy euro, ale również przyszłościowy fundusz monetarny strefy euro. Chcielibyśmy znać szczegóły. Chcielibyśmy wiedzieć, kto ma na to płacić. Chcielibyśmy wiedzieć, czy to jest ponad ceilingami, ponad limitami, czy to ma być wewnątrz budżetu. To są dla nas pytania absolutnie podstawowe. W związku z czym chciałbym na zakończenie powiedzieć jedno. Proszę Państwa, Parlament Europejski dzisiaj nie pracuje na poziomie szczegółów. Dla nas szczegóły są tylko pewnym elementem, ale bez tych szczegółów nie jesteśmy w stanie prowadzić dalszej debaty. I Parlament Europejski mówi, my damy zgodę, bądź nie, jak będziemy znali konsekwencje finansowe. My chcemy dokładnie wiedzieć, na czym polega ta analiza. Nas nie wystarcza informacja, że będziemy wspierać. Nie, my chcemy mieć bardzo dokładne informacje i namawiamy Komitet Regionu, żebyśmy razem, wspólnie rzeczywiście analizowali każdy ruch. Ale też państwa namawiam do tego, żeby państwo, walcząc o politykę spójności, wzięli pod uwagę to, że walczycie o całość. Bo jeżeli będzie walka tylko o spójność, a okaże się nagle, że spójność będzie cięta, a inne polityki będą wzmacniane, to jest pytanie, na czym polega cała konstrukcja. W związku z czym bardzo na państwa liczymy. Do tej pory mamy w tej sprawie sukcesy i bardzo dziękujemy, ale prawdziwa batalia rozpocznie się po 2 maja. I proszę pamiętać o tym, że propozycja komisji będzie jeszcze umiarkowana. Od propozycji komisji będzie już tylko trudniej. Propozycja komisji będzie punktem wyjścia do wielkiej debaty, która będzie się toczyła w czasie najbliższych 6 miesięcy, czyli w czasie prezydencji austriackiej. Bardzo liczymy również na samorządy austriackie, żeby nam pomogły w niektórych sprawach. Osobnym tematem, którego już nie będę poruszał, jest dyskusja o dochodach własnych, czyli inaczej mówiąc, czy uda się stworzyć nowy podatek, żeby znaleźć pieniądze na sfinansowanie nowych zadań. Taki podatek, który nie uderzy w mieszkańców. Taki, który będzie czymś, co nie będzie odczuwane w kieszeni, bo nie chcemy pogarszać notowań Unii Europejskiej. Ostatnie zdanie jako w imieniu Parlamentu Europejskiego chciałem państwu powiedzieć tak. Jesteście państwo jak zwykle tutaj gospodarzami w sali wewnątrz Parlamentu Europejskiego. Jesteście dzisiaj gospodarzami i na pewno, żeby państwo wiedzieli jednego. Jeżeli ktoś mówi, że Unia Europejska jest w trakcie rozpadu, to się myli. To się myli. Nie ma takiego nastawienia i na pewno państwo zaczynacie. W gruncie rzeczy toczy się poważna walka o to, jaka ma być Unia w przyszłości, a nie to, czy ją uratować. Dzisiaj jest walka o to, jaka ona ma być w przyszłości i to jest optymistyczny wniosek, ale z budżetem łatwo nie będzie. Dziękuję bardzo.